Zrobiłem sobie pasemkę, zacząłem się bać coraz bardziej na czarno. Jestem TikTokerem. To chyba poszło bardzo źle. Hej, to Glitch, witam was w moim takim filmiku pogadankowym. Z góry przepraszam za mój wygląd, ale w sumie nigdy nie był ciekawy. I przepraszam też za ten cały kadry oświetlenie, ale mimo tego, że nagrywam na YouTubie od kilku lat już, wciąż nie robić kadru i oświetlenia dobrego, także to się nie zmienia. Dziś stwierdziłem, że nagram w sumie taki pseudo-vlog pogadankowy, ponieważ chcę, żebyście wiedzieli, co się u mnie dzieje i jakby nie, to nie jest żaden film pożegnankowy, co? Tak, typu pożegnanie, po prostu taki vlog. Więc od mojego powrotu na YouTube'a minęło trochę czasu już. Ile już minęło? 6 miesięcy. I przez te 6 miesięcy trochę się działo, to już się tam robiło, a ja wciąż nagrywałem i fajnie, zajebiście. Ostatnio ta aktywność spadła i w sumie zaczniemy od tego pierwszego tematu, dlaczego aktywność spadła. Dlatego, iż mam pracę. Nie jedną. Dwie prace. Pracuję w dwóch sklepach, pracuję jako sprzedawca. W sumie pracowanie w jakichś sklepach jako sprzedawca, pracowanie na kasie. Jakoś zawsze mi to po prostu ciekawiło i cieszę się, że mi się udało. Jako mam pierwszą pracę taką oficjalną, to właśnie praca w sklepie. Jeśli ktoś bacznie ogląda moje filmy, to wie, jaki to jest sklep. Mało tego, osoby z mojego miasta, widzowie z mojego miasta wiedzą dokładnie, który jest sklep i na jakiej ulicy. Przysięgam, że jeśli ktoś go teraz napisze w komentarzach, to zablokuję wszędzie. Od 2 dni mam drugą pracę, także w sklepie, w innym sklepie, o którym wam nie powiem, bo zaraz tam wpadniecie i wszystko ukradniecie. Złodzieje jedne, nie wpuszczę was. Nie powiem, jest spoko. Aczkolwiek w grudniu będę się zwalniał z mojej innej pracy, więc będę miał więcej czasu na YouTube, a na wszystko, ponieważ bardzo chciałbym pójść w streaming na Twitchu, robienie live'ów ogólnie na YouTubie, mimo tego, że mi to wyjdzie różnie i moim problemem jest to, że szybko tracę koncentrację na wszystkim. I streamowanie i tam pierdoły jest czymś, co chcę bardzo poprawić i chcę się tego nauczyć, żeby zrobić to lepiej. Już od dłuższego czasu mam Twitcha i tam też nic się nie dzieje. Jeszcze jakiś czas temu byłem dość aktywny na TikToku, a to głównie dlatego, że miałem za innym razem nagrane dużo TikToków i potem po prostu je wstawiałem. Właśnie zauważyłem, że w kadrze jest goła lalka brat. To powinien być mój awatar na YouTubie. Serio. Co do TikToka, pewnie część z was zauważyła, że nie mam mojego TikToka z opisu, tego Mateusza Bednara, i nazwa na Instagramie też się zmieniła. O co chodzi? Chodzi o to, że TikTok dał mi shadowbana na moim głównym koncie, tym starym koncie Mati Bednar. Dlaczego? Nie wiem. I szczerze nie chcę wiedzieć, bo mi to już nie obchodzi. I właściwie ogarnąłem to już dawno temu, ale w sumie myślałem, że to może przejdzie. Nie przeszło, dlatego stworzyłem nowe konto i stwierdziłem, że nikomu z widzów o tym koncie nie będę mówił, ponieważ chciałem po prostu zobaczyć, czy uda mi się jakkolwiek wybić, robiąc coś od zera, bez jakiejkolwiek wiedzy waszej, i udało się. Co prawda dużo osób mnie tak poznało i tak poznało. I z tych co moich komentarzy wygląda mniej więcej tak, że 1000 komentarzy jest o tym, czy jestem glitch, a 500 jest o tym, że fajny TikTok. To znaczy, chciałbym. A to są glitchu. W sumie TikTok jest dla mnie taką odskocznią, ponieważ tam oficjalnie nie jestem glitchem i nie i nie koncentruję się na tym wszystkim YouTube'owym w życiu tutaj. Część z was to zrozumiało i nie pisze o tym, że o, glitch. Druga połowa wybrała przemoc w moim stosunku i pisze mi glitch 15 razy po jednym TikTokiem. Nienawidzę was. A jeszcze inna połowa w ogóle nie wie, kto to glitch, i się pytają innych ludzi w komentarzach, o chuj chodzi. Szczerze jestem w sumie w szoku, że w 5 dni udało mi się wbić 11 tysięcy. Prawie 12, bez waszej pomocy, w sensie, okej, okay, osoby, które mnie poznały, dały tego followa, ale nikt tak naprawdę z tego kanału nie wiedział o tym, że mam nowego TikToka, także jestem w sumie w szoku. Hejterzy powiedzą, że to były kupione followersy, tak samo jak suby. Co do moich subów, dostaję dużo komentarzy o tym, dlaczego mam ukryte subskrypcje. Odpowiedź jest prosta, bo mam. Może inaczej. Ja swoje suby widzę i wiem, jaka jest sytuacja. Sytuacja jest taka, że jest chujowa. Moje suby spadły. To jest fakt. Ja temu nie zaprzeczam. Po prostu Stonks już dawno minął.
I to nie jest tak, że ja nie mam jakiegoś przyrostu, ten przyrost jest. Aczkolwiek YouTube stwierdza, że o, fajnie, masz 15 subów więcej. Pozwól, że odejmę ci 150. Dla ciekawskich, mój aktualny stan subów jest taki, obszerzając komentarze, wow, przecież ty miałeś kiedyś 1000. Nigdy nie miałem 100 tysięcy. Nie wiem, dlaczego ludzie myślą, że miałem więcej subskrypcji niż mam. W sensie, nigdy nie udało mi się wbić 50 tysięcy. Na co dopiero 100. Wracając do moich pracy, tego kiedy będę miał więcej czasu, to oczywiście, jak wspominałem, będę chciał pójść bardziej w streaming i w ogóle, jakby specjalnie po to kupiłem sobie własny internet, umowy, wszystko. Jest lepszy niż był, okej. No ale czasu na to teraz nie mam i jest trochę przekichane. Prócz streamów będę chciał jeszcze bardziej iść w mój content kolekcjonerski, ponieważ wiem, że od mało osób w Polsce to nagrywa, a dużo osób w Polsce zbiera takie rzeczy jak ja i chciałby to o tym oglądać w polskim języku, a nie po angielsku czy innym języku. Ogólnie to jest chyba pierwszy film, który naprawdę widać moje kolory włosów, w sensie, że mam ten mój ciemny brąz i ciemny blond. Ostatnio udało mi się zdobyć parę fajnych lalek i w sumie wam je teraz pokażę. No, więc zdobyłem taką Teen Talk mówiącą Barbie. Jest dość stara i jest starsza ode mnie i w sumie wspominałem w jednym z moich filmów, że chcę zrobić unboxing jednej serialki Barbie i to właśnie chodziło o nią, także tak. Problem w tym, że nie wiem, czy ona będzie w ogóle jeszcze działała, bo jest stara. Kolejną jest taka Abby z Monster High i jakby kupiłem ją do mojego przyjaciela, bo w sumie chciałem ją sprzedać, a ja stwierdziłem, że chcę mieć jakieś lalki Monster High w pudełku, po czym okazało się, że mam ich 4, w sensie czwarta jest w drodze. Tak ona mniej więcej wygląda i jest cute, co mogę powiedzieć, po prostu cute. Kolejną jest Laguna z 13 życzeń. Też wygląda cute, mi się mega podoba. Ona ogólnie jest na sprzedaż na mojej Vinted, więc jeśli ktoś chce, to zapraszam na moje Vinted. Link w opisie. Jest też na pudełku, pudełko nie jest uszkodzone. Tutaj mam minimalne takie wgniecenie, ale to nic nie robi, jest cute. Mam też taką Gigi, jakby ja nie jestem fanem Gigi, w sensie Gigi jest dla mnie obojętna, ale że była okazja, żeby kupić ją dobrze, to stwierdziłem, jolo, biorę. I w sumie powiem wam szczerze, że od kiedy ją mam, to się polubiliśmy i myślę, że ona u mnie na pewno zostanie. Co do Laguny nie jestem pewny, ale być może. Pudełko jest w dosłownie świetnym stanie, więc jestem po prostu w niebo wzięty. Nawet gumki w jej włosach się dość dobrze trzymają, w sensie, że ona nie pękła, także approve it. Ale muszę przyznać, że jej zwierzak jest po prostu okropny, jakby the fuck. Czwartą lalką Monster High jest ta nowa lalka z Collector, aczkolwiek już wiem, że pudełko od niej jest zniszczone, ponieważ służba celna stwierdziła, że potrzebują certyfikatu od lalki, więc zwalam pudełko od tyłu, żeby je zdobyć. Jeszcze muszę wam pokazać tą po prostu śliczniotkę, która nie jest po prostu ogarnięta oczywiście. Leży tu już od dłuższego czasu, to jest taka mała rozpunka. Jest po prostu cute. Ogólnie zauważyłem, że ostatnio bardzo zaczęło pojawiać się na czarno i w ogóle jakieś tam pierdółki. Czy jestem emo? Zrobiłem sobie pasemkę, zacząłem się bywać coraz bardziej na czarno. Jestem TikTokerem. To chyba poszło bardzo źle. A jeszcze mam jej Penelope. Jest po prostu cute. Wracając jeszcze do YouTube'a i do tego, co to zrobić jeszcze w przyszłości, to chcę nagrywać jakieś ASMR. W sensie, wiecie, takie moje ASMR typu jest cicho, spokojnie, cisza, ja szepczę. Albo mówię pół szeptem. A to nagle back. I w sumie, co ja mogę wam jeszcze powiedzieć ciekawego? W sumie to chyba nic. Chciałem troszkę za nim po prostu pogadać, powiedzieć co u mnie. Wy też powiedzcie co u was, czy macie zdalne, czy nie macie, bo już sam nie ogarniam co się dzieje. Powiedzcie proszę. Ja na szczęście jestem po szkole, nie muszę się uczyć, muszę pracować. No, to tyle. Dziękuję za obejrzenie. To w sumie tyle. Subskrybuj, lajkuj, komentuj. Cześć, na razie. Pa. Pa.